Chciałbym pokrótce przybliżyć Wam wędki Etos z serii XR. Mamy tutaj przed sobą trzy modele. Pierwszy model XRS. Jest to model, który ja mogę śmiało polecić do łowienia bardzo lekkim koszykiem poteczek na przykład, albo łowienie bardzo szybkościowe na kanale drobnych ryb. Kolejną wędką z serii Etos XR jest XRF. Jest to medium feeder i tą wędkę mogę spokojnie polecić do łowienia na średnim dystansie koszykiem klasycznym albo do łowienia lekką metodą 30-40 gram do dystansu powiedzmy 60 metrów. Myślę, że spokojnie ta wędka to obsłuży. I mamy jeszcze jedną wędkę Etos XRD Distance Feeder, czyli coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ zarówno ja, jak i moja cała drużyna lubimy łowić na dystansie. I dzisiaj skupię się nieco więcej właśnie na tej wędce, która ma długość 4 metry i ciężar wyrzutu 130 gram. Chciałbym dzisiaj zaprezentować pracę tej wędki i opowiedzieć parę słów więcej na jej temat. Jak widzimy, wędka jest dosyć dobrze zapakowana, pokrowiec jest dosyć dobrej jakości i to jest bardzo ważne, ponieważ te wędki przy transporcie do sklepu albo do nas podczas zamawiania muszą być odpowiednio zabezpieczone. Ja teraz pozwolę sobie ją rozpakować. Mamy pierwszy element wędki. Widzimy na pierwszy rzut oka, że mamy dwustopkowe przelotki, co jest bardzo istotne podczas łowienia na dystansie, żeby te przelotki były dosyć mocne. Zresztą sam kij, jak na dystans, który może osiągać i na długość i ciężar wyrzutu, powiem szczerze, że ten pierwszy element jest dosyć lekki i ma bardzo smukły blank. Blank jest lakierowany, pomimo tego lakieru jest i tak bardzo lekki. Zaraz mamy drugi element. Widzimy już w tym momencie, że to jest wędka trzyskładowa. Ja sobie od razu teraz skompletuję tą wędkę. Kolejne przelotki, dwie na drugim elemencie, również są dwustopkowe, więc będą bardzo wytrzymałe. Odniosę się jeszcze przy tej okazji do rękojeści. Mamy tutaj połączenie korka i pianki Ewa i bardzo fajne mocowanie kołowrotka. Znając życie, pod naklejką znajdziemy informację, że jest to prawdopodobnie Fuji albo coś na wzór Fuji. Dlatego ja uważam, że to jest akurat bardzo fajne i sposób mocowania tego kołowrotka też bardzo mi odpowiada. Od góry się go przykręca i to na pewno też dodatkowo stabilizuje. Jeżeli popatrzymy na ten system mocowania kołowrotka i profil, który tutaj uzyskujemy, to akurat jeżeli chodzi o mnie, jest to bardzo istotne z tego względu, że ja dużo łowię z ręki, nie używam podpórek i tutaj bardzo fajnie jest to wszystko wyprofilowane. Tutaj mamy takie wyjście, gdzie możemy sobie trzymać dolną część dłoni, oprzeć dolnik, dosyć długi jest ten dolnik jak na ten kij, pod łokciem i spokojnie możemy tym kijem pracować i prowadzić. Przejdę teraz do kolejnego elementu, ostatniego już. Zobaczymy tutaj, jak wyglądają w tej wędce przelotki szczytowe, jeżeli chodzi o szczytówki. I zobaczymy, jak w ostatnim elemencie wyglądają te przelotki. To jest zawsze dla mnie bardzo istotne. Pokrowiec sobie już odłożę na bok. I teraz tak. Widzimy dalej dwustopkowe przelotki, więc widać od razu, że jest to kij do dalszych rzutów i większych przeciążeń, więc to mnie bardzo cieszy, bo będę mógł dzisiaj używać mocniejszych koszyków podczas łowienia. I teraz przejdę sobie już do przelotek. Mam nadzieję, że światło tych przelotek jest dosyć duże. I tak jest właśnie. Czyli dzięki temu, że mamy powiększone te przelotki, będziemy mogli łowić ze strzałówkami, a ja używam dosyć grubych tych strzałówek, ponieważ używam nawet plecionki 0,16, czyli ten węzeł jest nieco większy i będę mógł spokojnie używać takich grubszych przyponów strzałowych. Szczytówki są opisane jako 1,5 uncji i mamy drugą szczytówkę, czyli mamy dwie szczytówki w komplecie, 2,5 uncji.
Ja pozwolę sobie dzisiaj założyć nieco mocniejszą, bo będę chciał go ponaginać troszeczkę i zobaczymy, co ta wędka potrafi. Więc mamy 2,5 uncji szczytówkę, a tą delikatniejszą zostawię sobie na krótszy dystans, jak będę nim łowił, i na nieco lżejsze koszyki. Dobrze, nie ma tutaj co dużo mówić, ale już widzę w tym momencie, że kij będzie dosyć fajnie pracował na rybach. Powiem szczerze, że jak tak go trzymam w ręce, to ten kij zdecydowanie będę używał do łowienia klasykiem leszczy. Jego praca już na pierwszy rzut oka moim zdaniem jest odpowiednia do łowienia leszczy na większym dystansie, a za chwilę mam nadzieję, że to udowodnię. Z mojej strony polecam zawsze wędki do łowienia leszczy, które mają troszkę większą pracę i nie są przesztywnione. Ten kij właśnie taki jest i zobaczymy za chwilkę, jak będzie się nim zarzucało i jak będzie się nim holowało, jeżeli będziemy mieli szczęście i złowimy jakiegoś fajnego leszcza. Będę tą wędkę uzbrajał w kołowrotek Horizon 5000, czyli kołowrotek, który pozwoli mi spokojnie osiągać dystans podczas zarzucania do 100 metrów. I dojechała do mnie również nowa żyłka. Akurat kolor bardzo mi odpowiada. Monofilament. Ja używam do takiego łowienia na dystansie 0,20 plus strzałówka. I teraz ja sobie ją nawinę na ten kołowrotek. Tutaj mamy szpulę, która ma 1000 metrów, więc na 100% wystarczy mi na ten kołowrotek. Po otwarciu widzimy ten kolor, który ja bardzo lubię. Albo właśnie taki brązowy, jasny, albo jasny, zielony. I ten kolor bardzo mi odpowiada. Jestem ciekawy, jak ta żyłka będzie się zachowywała podczas łowienia. Mam już zanęcone miejsce pod leszczyka i być może trafi się jakiś leszczyk, to pokaże, jak pracuje ten kij na rybie. Ale to, co chciałem jeszcze więcej powiedzieć o tej wędce, żeby troszkę przybliżyć tą wędkę i jej możliwości, to w tym momencie łowię na 62 metrach i łowię koszyczkiem 30-gramowym. Bezproblemowo sobie dorzucam do tego dystansu, klipuję mój zestaw i jeszcze mam duży zapas mocy. Za chwilkę odklipsowuję i wykonam nieco dłuższy zarzut na 80 metrów. Zobaczymy, jak koszykiem 30-gramowym ta wędka będzie sobie radziła na dłuższym dystansie. Teraz mam 20 4-metrowych słupków, czyli mam dystans 80 metrów. Czyli to, o czym wspomniałem, ale nie chcę, żeby było łatwo i chcę porządnie przetestować tą wędkę 30-gramowym koszyczkiem Matrixa z dolnym obciążeniem, z ringiem, dlatego dam sobie 90. I teraz dołożę sobie jeszcze 4, 8 i 2. Czyli mam w tym momencie klipsa na 90 metrach. I zobaczymy, jak sobie poradzi Etos z koszykiem 30-gramowym, łowiąc na dystansie 90 metrów. Oczywiście mój koszyczek nabijam zanętą po to, żeby już jak najbardziej w 100% odzwierciedlić warunki, które panują na łowisku. Zwijam nieco krócej, ponieważ jest to wędka, która jest dosyć miękka, ona nie jest przesztywniona i takimi wędkami, jak zarzucam, muszę robić krótszy zwist.
tym koszykiem 30-gramowym komfortowe łowienie na 90 metrach nie może być. Do klipsa zabrakło mi około 7-8 metrów. Niestety nie było dane dzisiaj zaprezentować nam pracy tego kija na leszczach. Tak naprawdę jestem dzisiaj po zawodach i chciałem powiedzieć dwa słowa o tej wędce. Wróciłem na swoje stanowisko, ale te leszcze mi dzisiaj odskoczyły. Ta godzinka, którą poświęciłem na to, żeby zademonstrować możliwości tego kija, to zbyt krótki czas, żeby dobrać się ponownie do tych ryb. Natomiast mogliście dzisiaj zobaczyć, jak ten kij radzi sobie z 30-gramowym koszykiem na dystansie między 60 a 70 metrów. Ja obiecuję, że do tego kija jeszcze wrócę i zademonstruję, jak on radzi sobie z leszczami kilogramowymi, 1,5-kilogramowymi, tak żebyście mogli już ocenić sobie pracę na leszczach, bo uważam, że ten kij do łowienia leszczy jest rewelacyjny.